do Rady Gminy i Błaszczy. Witam serdecznie wszystkich obecnych przybyłych tu na piękną i doniosłą uroczystość złotego jubileuszu pożycia małżeńskiego. Witam małżonków Eugenię i Kazimierza Bielickich, Jadwigę i Stefana Duszy, Teresę i Stanisławę i Stanisława Gołaszewskich, Erykę i Jana Grubalskich, Marię i Kazimierza, przepraszam, Jadańskich państwa nie ma, Małgorzatę i Jana Kamińskich, Martę i Zygmunta Sedleckich, Jadwigę i Zdzisława Sarnowskich, Krystynę i Jerzego Śliwek, Stefanie i Jana Winieckich, Mariannę i Korneliusza Brzesińskich, Zofię i Lucjana Zasuna. Oni zdrowia i wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. Z pewnością towarzyszyła Wam wtedy mniej lub bardziej dostrzegalna liczba obawy i zatroskania w drogu starty w nieznaną przyszłość. Jakie będzie to nowe życie? Jednak pełni odwagi, młodzieńczego zapału, śmiało weszliście w nowe życie. Życie nauczyło Was wiele. Nauczyło Was szanować człowieka. Wielkość związku małżeńskiego zagwarantowała cierpienie. Pozwoliło Wam również ugruntować wzajemną miłość. Tych lat, bo wiecie, że te wspólne, szczęśliwe 50 lat to symbol wieczności i miłości rodziny. To dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego. To wzór i piękny przykład zgody i miłości małżeńskiej dla wszystkich, którzy dzisiaj, podobnie jak Wy, przed 50 laty decydują się związać węzłem małżeńskim. Za przykład życia, za cierpienie, łzy radości, za każdy siwy włos na Waszej skronie. Gratuluję Wam tak długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Oraz życzę Wam jeszcze długich lat trwania Waszego związku. Niech jesień Waszego życia obromienia zdrowie, szczęście i radość rodziny. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia. No i że tyle lat z jedną kobietą pod wytrzymał. Wszystkiego dobrego. Tam na 60 lat będę. Tam nie wiem co. Będę. Wszystkiego. Do domów jubilatów i tam krzaki. Ale wiem, że Państwo jakby tutaj w porozumieniu z kierownikiem jakby oczekiwali czegoś innego, dlatego w tym roku się odbywa to trochę w sposób inny. No tym bardziej, że proszę Państwa jest coraz więcej u nas jubilatów na terenie gminy, co nas bardzo cieszy, bo znaczy, że jak ludzie dłużej żyją, to znaczy, że jest dobre warunki do życia na terenie naszej gminy. Klimat pasuje, zdrowie pasuje, no i nas cieszy, że jest Was coraz więcej. Proszę Państwa, ja bym chciał jako wójt gminy w imieniu własnym, jak i całego samorządu gminy Lubawa, Rady gminy Lubawa, wszystkich pracowników, Państwu złożyć jak najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności. W ten sposób wspaniały dzień nam przygotowali w postaci tego znaczeń, które są symbolem naszego publicznego pożycia małżeńskiego. Bardzo im dziękuję, jak również Wam, Państwo, mili koledzy, koleżanki i koledzy, za to,
żebyście dużo, dużo zdrowia, szczęścia, najbliższe dni pogodnie, łagodnie, drogo, tako, nastrój rodzinny, żebyśmy się na następnym spotkaniu, może nie za 50 lat, ale za 10, że z nas nikogo nie zabraknie. Dziękuję serdecznie. Organizatorom, szczególnie pani Krystynie i na pewno doczekamy jeszcze następnych jubileuszy. Wszyscy patrzcie, mamy pieniądze, mamy lekarzy, zadzwonisz, lekarz jedzie, nie? I wszystko mamy teraz w zasięgu ręki. I co nam więcej potrzeba? Zgodzić się, zgodzimy. Mój mówi zawsze, że za krótko żyjemy, nie zdążyliśmy się jeszcze pokłócić. No to musimy jeszcze doczekać następnych jubileuszy. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe słowa i za wszystkie dobroci dla mnie.